Lubimy mieć wybór, lubimy mieć z czego wybierać. Oczywiście każdy z nas chce nie czuć się ograniczony. Ale czy może być tak, że zwiększanie zakresu wyboru czyni nas nieszczęśliwymi? Najbardziej lubię naukę wtedy, kiedy idzie na przekór temu, co logiczne, zdroworozsądkowe, pokazuje nam, że tak naprawdę bardzo się mylimy. No bo z punktu widzenia logiki, zwiększanie zakresu wyboru nie może prowadzić do tego, że będziemy mniej zadowoleni z tego, co wybraliśmy. Jak to działa? Jeżeli wybieram owoc pomiędzy gruszką a jabłkiem, no to jeżeli wolę z jakiegoś powodu każdy ma swoje kryteria z jakiegoś powodu wolę jabłko, to. Wybieram jabłko. Jeżeli do tego wyboru gruszka Jabłko dołożę jeszcze na przykład brzoskwinie, to jeżeli brzoskwinia jest lepsza od jabłka, to wybiorę brzoskwinie. No bo jabłko lepsze od gruszki, brzoskwinia lepsza od jabłka, a zatem wybieram brzoskwinie. A jeżeli jest gorsza od jabłka, to zostaję przy swoim wyborze. A, tak, a w takim razie, jeżeli dodaję kolejną opcję, to Wynik wyboru, efekt wyboru nie może być gorszy niż to, co było wcześniej. Istnieje kilka powodów, dlaczego zwiększanie zakresu wyboru może prowadzić do nieszczęścia, czy zmniejszenia szczęścia, zmniejszenia satysfakcji z tego, co wybieramy. Pierwszy powód, na który zwrócę uwagę, to taki, że w momencie, kiedy pojawia się bardzo wiele opcji do wyboru, czujemy się Niejako zobowiązani do tego, by nie wyjść na prostaka. To jest tak, jakbyśmy stali przed stołem szwedzkim, na którym jest mnóstwo różnych, różnych fajnych rzeczy, a my, pomimo tego, że są tam owoce morza, których nigdy nie słyszeliśmy, albo mięsa tudzież wegańskie dania, których nigdy nie próbowaliśmy, my po prostu sięgamy po. Smalec górkiem. Czujemy presję do tego, żeby wybrać coś, co świadczy o tym, że nie jesteśmy prości. Kiedyś było prosto. Mieliśmy ser, podlaski i gołdę. Zwykle gołdy nie było w stepie, więc zostawał Podlaski. Wybór był bardzo ograniczony. Cokolwiek wybierzesz, jest to akceptowane. Ale dzisiaj istnieje presja, i na to zwracają uwagę socjologowie i filozofowie, istnieje presja na to, żeby wybrać. Coś, co świadczy o, o tym, że nie jesteśmy prostymi ludźmi. To jest taki filozoficzny argument. Są inne, silnie poparte empirycznymi badaniami. Pierwsze, pierwszy z nich, taki silnie poparty e, e, empirią, do mnie akurat bardzo mocno to pasuje. To argument, z, zgodnie z którym czujemy się przeciążeni wyborem. To jest tak, że kiedy na przykład, chcę załatwić sprawę pod tytułem, chcę kupić sobie nowe spodnie. To, to po prostu ja wiem, co chcę kupić, ale w momencie, kiedy idę do sklepu, tych rodzajów, gatunków, form spodni jest tyle, że czuję się przeciążony. Przeciążenie wyborem polega na tym, że ja czasami dosłownie wybieram, nie wybierać dosłownie rezygnuje z tego, żeby wybierać po to, żeby nie babrać się w tych wszystkich ocenach, porównaniach i poszukiwaniu najlepszej opcji. Czyli pierwsza rzecz to przeciążenie wyborem. Druga rzecz, bardzo mocno potwierdzona przez psychologów, prowadza się do tego, że w momencie, kiedy mamy duży wybór, to w wybraniu najlepszej opcji nadajemy bardzo duże znaczenie. Idea jest taka, jeżeli mam wybór pomiędzy pojechaniem do, na wakacje do pobiorowa czy Mrzeżyna, to oczywiście skupiam się, ale wiem, że, że różnica pomiędzy tymi dwoma opcjami jest niewielka. Ale jeżeli mam wybór za tą samą cenę pojechać do dziesiątek miejsc na całym świecie, to co? To wyborowi was Właściwego miejsca na wakacje przypisuje niezwykle duże znaczenie. Przeciążenie wyborem, nadawanie dużej wagi wyborom, przez to, że mamy ich dużo. Trzecia rzecz, która, która bardzo mocno oddziałuje na nasze zadowolenie z dokonywanego wyboru, to koszty utraconych korzyści. Co to tak naprawdę oznacza? Każdy z nas, kiedy chce wybrać właściwie, zaczyna analizować poszczególne. Opcje. Analizując poszczególne opcje, uświadamiamy sobie, że wiele z nich ma coś, czego nie mają inne. Czyli, na przykład, jeżeli, znowu wracając do tego przykładu z wyjazdem na, na wakacje. Jeżeli wyjeżdżam na wakacje, to wybierając wakacje na przykład w Wenecji, rezygnuję z chodzenia po górach, co jest super. Albo z wylegiwania się na plaży albo rezygnuję z tego, że jestem w miejscu, które jest bardzo przyjazne dzieciom. Tak? Więc za każdym razem, kiedy wybieram, nawet jeżeli wybrałem coś, co moim zdaniem jest najlepsze, muszę mieć świadomość tego, że straciłem coś, czego nie wybrałem. To jest akurat dobrze opisane, zarówno w psychologii, jak i w ekonomii. Nazywamy to kosztami utraconych korzyści, czyli tych korzyści, z których nie skorzystaliśmy w tym momencie. Fakt, że zauważamy wartości, jakie niosą za sobą różne opcje, sprawia, że zwiększają się nasze oczekiwania. Czyli, jak wybieram spośród dwóch, to nie oczekuję za dużo, ale jeżeli wybieram spośród stu, to oczekuję, że to, co wybrałem, będzie absolutnie najlepsze, doskonałe, cudowne. Jest jeszcze jedna rzecz, której, o której nie możemy zapominać. Kiedy dokonujemy wyboru, powstaje pytanie, czy możemy ten wybór odwrócić, zrezygnować z tego, co wybraliśmy i spróbować czegoś innego. I tutaj dochodzimy do czegoś, co psychologowie bardzo ładnie opisali w badaniach. Okazuje się, że kiedy wybór jest nieodwracalny, to. Czerpiemy większą satysfakcję z tego, co wybraliśmy. Jeżeli nie mogę zrezygnować. I psychologia pokazuje nam, że wtedy, kiedy nie mogę, zaczynam czerpać większą satysfakcję z tego, co wybrałem, niż wtedy, kiedy mogę odwrócić proces wyboru. Nieodwracalność wyboru sprawia więc, że jesteśmy z niego bardziej zadowoleni. No dobra. Podsumujmy to, co powiedziałem. Na logikę zwiększanie, zwiększanie zakresu wyboru nie może prowadzić do mniejszej satysfakcji z tego, co wybraliśmy. W praktyce jednak okazuje się, że istnieje kilka powodów, dla których większy wybór tak naprawdę oznacza dla nas większy problem. Pierwsze, nie chcemy wyjść na tych, którzy zadowalają się byle czym. Nie chcemy wyjść na prostaków. Drugie, mając większy wybór, sprawiamy, że ten przypisujemy naszemu wyborowi, temu, co wybierzemy, większe znaczenie. Trzecie. Do, trzecie. Dokonując wyboru, uświadamiamy sobie, co tracimy w innych opcjach, których nie wybraliśmy. Po czwarte, zwiększają się nasze oczekiwania dotyczące tego, jaki będzie efekt wyboru. Po piąte, jesteśmy bardziej zadowoleni wtedy, kiedy wybór, którego dokonujemy, ma charakter nieodwracalny. Cieszymy się z tego, co mamy, wiedząc, że nie możemy tego zmienić. Większą pracę wkładamy w to, żeby się tym cieszyć. A Wy już wybraliście? Z tym Was dzisiaj zostawiam.